Cześć kochani, dzisiaj przyjechał do mnie kurier z niespodzianką. Domyślam się, co tam jest, ale się nie domyślam, co tam jest. Mam nadzieję, że to ta paczka. Otworzymy ją wspólnie. Otóż ta paczusia to niespodzianka z Avonu. Mianowicie wygrałam konkurs, w którym trzeba było odpowiedzieć na jedno pytanie i właśnie można było dostać taki zestaw. Oczywiście wiem już, co tam jest. Pierwszą rzeczą jest taki zestaw Diffuser plus świece, Time for Focus. To są nowości, bazylia, czarny pieprz i rozmaryn. I otworzę sobie świeczuszkę. Ponieważ bardzo lubię świece. Bardzo polecam świecę lawendową z Avonu. Ma piękny zapach. To mój ulubieniec. Tak się prezentuje świeczuszka. W tej chwili nie jestem w stanie Wam powiedzieć, w jakiej cenie będą te świece i dyfuzory, także postaram się Wam napisać albo po prostu podlinkować katalog, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział. Kolejną rzeczą jest Eniu. Co to jest? Nie kojarzę, żeby to było na zdjęciu. Słuchajcie, czy to jest niespodzianka? Czy mnie się po prostu pomerdało i nie pamiętam, co wygrałam? Zaraz zobaczymy. Moja ukochana folia bąbelkowa, z której można strzelać. Co to jest? A, masażer do twarzy. Ok. Takie metalowe kuleczki, które się kręcą. I tym sobie masujemy twarz. Super. Dzięki bardzo. Kolejną rzeczą, na którą się bardzo, bardzo cieszę, jest serum z 3,5% kwasu hialuronowego. I ja uwielbiam te serum z 1,5%. Natomiast co zauważyłam, że na tym serum roluje mi się krem. I przeczytałam, że skóra chłonie to, co potrzebuje, a to, czego nie potrzebuje, po prostu zostawia. I pomyślałam, że może to w serum jest tak nabombowane tym nawilżeniem, że moja skóra już nie potrzebuje kremu. I słuchajcie, faktycznie, poszłam raz spać z samym serum, tym z próbki na twarzy i efekt był wspaniały. Mięciutka, gładziutka, nawilżona skóra. Super, było czuć, że po prostu jest nawodniona. Ma pompkę, co ja uwielbiam. Troszeczkę sobie wezmę na rączkę, żeby Wam pokazać. Całkiem szybko się wchłania to serum. Aczkolwiek mam wrażenie, że wolniej niż tamte 1,5%, ponieważ ono było odrobinkę rzadsze. A to jest troszeczkę gęstsze, mi się wydaje. Ale bardzo ogólnie lubię te sera. Także będę z przyjemnością korzystać. Bardzo dziękuję. I ostatnimi rzeczami jest tutaj zestaw. To jest tak. Masło do ciała 200 ml. To jest to masło z minerałami z Morza Martwego. Ja mam tylko to z Radiance Ritual. A właśnie jeszcze, czy zobaczymy, czy jest skład? Dobra, nie będę się zubielić. Mamy tak. Żel pod prysznic do kąpieli. Tak się prezentuje. Body wash. Bardzo ładnie pachnie. Pachnie tymi właśnie minerałami z Morza Martwego, ale nie jest to taki intensywny, duszący zapach, więc bardzo mi się to podoba, bo ja ogólnie nie lubię jakichś słonych zapachów. I tutaj ostatnimi rzeczami jest skrób i maska do twarzy. I tak się prezentuje
skład tego skrubu, a tak skład maseczki, gdyby kogoś interesowało. I to są te produkty, które były wcześniej w szarej szacie graficznej. Teraz są właśnie w takiej turkusowej szacie. Ja wiem, że w kamerze to wygląda na taką niebieską. Może spróbuję odsłonić okno. No nic to nie dało niestety, jest pochmurno. To jest taki ciemna zieleń z domieszką granatu. Taki kolor, wiecie. Głębin morza, że tak powiem. I tutaj mam jeszcze właśnie maskę. Maski jeszcze nie miałam, natomiast skrub skórę wygładza. Oczyszczę całkiem dobrze, spoko peelinguje. Tak się prezentuje, więc na pewno będę maseczkę testować. A jeżeli o skrub chodzi, to mam jeszcze zapas. Z tej radości Wam zapomniałam pokazać dyfuzor. Tutaj mamy taką instrukcję obsługi. Ostrzeżenia i tak dalej. Jak z tym postępować? Mamy kilka języków. Mamy tu sporo języków, powiedziałabym. Tak się to prezentuje. I nie widzę, gdzie jest polski. Angielski, niemiecki chciałam Wam pokazać. O, jest. Zobaczcie. Tutaj. Czyli mamy instrukcję, mamy jakieś ostrzeżenia. Tutaj z tyłu jeszcze mamy dokładny skład tego dyfuzora. I tutaj właśnie mamy taką buteleczkę. W środku mamy płyn. Mamy takie patyczki. On jest zabezpieczony. Tutaj są takie cztery dziurki. I wydaje mi się, to jest zabezpieczone, że w to trzeba wbić patyczki. Także super. Zobaczę, jak to się w ogóle wkłada. I tego płynu jest dosyć sporo, więc myślę, że na długo mi wystarczy. Ogólnie ten zapach jest delikatniejszy niż myślałam, bo w katalogu jak go wąchałam, to był dosyć mocny, przyjemny i całe pudełko nim pachnie. On pachnie tak cytrusowo, świeżo, trochę leśnie, jak taka męska woda toaletowa, coś w tym stylu trochę. Kochani, w tym filmiku to już wszystko. Dziękuję bardzo za tą paczuszkę Avonowi. Świetne prezenty, na pewno będę testować, szczególnie cieszę się z tego serum. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy mieliście któreś z tych produktów i jak się Wam sprawdziły. Zachęcam do zostawiania łapek w górę i komentarzy. I jeżeli nie chcecie pominąć innych moich filmików kosmetycznych z recenzjami produktów, które przetestowałam, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!